Dzisiaj świętujemy zakończenie czwartej edycji programu Girls Do Engineering, zachęcającego młode dziewczyny do wyboru inżynierskich kierunków studiów. W programie uczestniczki rozwijają szereg różnych kompetencji miękkich, między innymi umiejętność współpracy. Dlatego, że filarem tego programu jest to, żeby działać w zespołach, nie w pojedynkę. Ja jestem pod wrażeniem przede wszystkim projektów dziewczyn, tego ich rozwoju, tego, jaką drogę przeszły od momentu, kiedy się poznałyśmy do dzisiejszego dnia. Bo takiego projektu, takiego wsparcia i takiej szansy potrzebuje każda dziewczyna w Polsce. Nauczyły się, jak korzystać z narzędzi do zarządzania projektem, takich jak Jira czy Trello. Nauczyły się, jak zaprogramować interfejs klikalny, prototyp aplikacji. Jak również, jak zbudować prezentację, która ma zainteresować inwestorów. Dziewczyny poznały podstawę Pythona, nauczyły się wersjonować kod przy pomocy systemu wersjonowania Git i oprogramowywać urządzenia Amazon Alexa, budując własny skill, który umożliwia komunikację głosową z ich zbudowaną przez nich aplikacją. To wydarzenie jest celebracją zrozumienia, determinacji i wysiłku, które każda uczestniczka programu włożyła, aby rozwinąć swoje skrzydła w dziedzinie inżynierii. But the most important thing, I believe, that it empowers girls to believe in themselves. Maybe in the future to find their path in STEM industry. Jest to bardzo rozwijający program. Nawet jeżeli nie mamy doświadczenia w tej dziedzinie, to jest to coś, czego warto spróbować. Bardzo możliwe, że też dzięki temu programowi będę bardziej ukierunkowana w stronę tego, co chcę robić w przyszłości i pomoże mi to rozwiązać problemy właśnie z niezdecydowaniem odnośnie mojej przyszłej kariery. Amazon Development Center w Gdańsku mocno angażuje się we wspieranie kobiet na wszystkich etapach edukacji i kariery. Zaczynamy już od właśnie naszego programu Girls Do Engineering, kiedy kierujemy się do uczennic szkół średnich, żeby wybrały one inżynierskie, techniczne kierunki studiów. Ale potem wspieramy dziewczyny na wszystkich etapach kariery, wzrostu. Zawsze staramy się, żeby to środowisko było dla nich przyjazne i żeby czuły, że ich potrzeby są zaspokajane w naszej firmie. You're taking a step forward, you're taking a risk by standing in front of us today. And we so support you. We want you to succeed. Mam nadzieję, że ta przygoda pozwoli wam otworzyć naprawdę horyzonty. Wszystko dzisiaj jest możliwe. Macie takie możliwości, tylko trzeba brać i korzystać. Wchodzimy w współpracę jako organizacja pozarządowa wtedy, kiedy widzimy sens naszych działań, kiedy wiemy, że nasze cele są zbieżne, kiedy jesteśmy spójni w działaniach. To dla nas jest szalenie istotne, kiedy widzimy, że organizacja jedna i druga nawzajem wymieniają się swoim know-how. Ta synergia powoduje, że ten program odniósł tak ogromny sukces. Dlaczego warto wziąć udział w kolejnej edycji? Po pierwsze, żeby poznać swoje rówieśniczki, które mają podobne zainteresowania, ale też stoją przed podobnymi dylematami. Żeby mieć szansę porozmawiać z przedstawicielami branży i przekonać się niemalże na własnej skórze, jak wygląda praca w dużych firmach technologicznych, na czym ona polega i jak w ogóle ścieżka dotarcia tam może wyglądać, ale też żeby zobaczyć, jak może wyglądać kariera naukowa w tym świecie nauk ścisłych. Girls in STEM rock!